To dobre wieści przede wszystkim dla mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów, którzy od dawna zabiegali o realizację tej inwestycji. Całe plany sięgają kilku lat wstecz. Podpisywały się pod zagospodarowaniem terenu liczne stowarzyszenia i organizacje społeczne. Ważne, że teren jest uporządkowany, a zamiast dzikiego dotąd zieleńca będzie tu obszar do odpoczynku i rekreacji z prawdziwego zdarzenia. Aleja dla pieszych połączy Aleję Wolności z rejonem ulicy Bohaterów Monte Cassino. Pojawi się wielofunkcyjny plac centralny z ławkami, tubusem czy urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. Jest tu też planowane miejsce spotkań w formie amfiteatru i sporo zieleni, która oddzieli nas od zgiełku ulic. Do tego stojaki rowerowe, monitoring, w przyszłości także dalsze urządzenia do rekreacji. To będzie widoczne już wkrótce. Inwestycja w sumie kosztuje 5 900 000 zł, a ma być zakończona do sierpnia przyszłego roku.